Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego wyborze postaci oraz statystykom. Mamy okno rejestracji i do wyboru 5 postaci, każda z unikalnej dla swojej frakcji atrybutem. Warto dodać, że każda z postaci będzie miała specjalny atak oraz odrębną ścieżkę rasową, która będzie wzmacniać ich podstawowe atrybuty. Po wyborze postaci przechodzimy do treningu. Mamy do wyboru 8 statystyk. Pierwsza z nich to celność, wymagana do broni dystansowej, zwiększa ich trafialność. Zwinność. Analogiczna sytuacja jak w przypadku celności, dotyczy ona jednak broni białej. Wiedza. Zwiększa siłę ciosu broni dystansowej. Siła natomiast zwiększa siłę ciosu broni białej. Kolejna to witalność. Zwiększa ona ilość punktów życia. Percepcja. Zwiększa siłę ciosu krytycznego. Zwiększa również inicjatywę. Wytrzymałość. Zwiększa obronę naszej postaci. Kolejna statystyka to prezencja. Głównie wykorzystywana jest do wypraw oraz niezbędna jest do klątwy diamenty z Kretonii. Ostatnia statystyka to szczęście. Nie można jej sobie tak po prostu podnieść. Występuje ona w rzadkich przedmiotach, takich jak amulety, pierścionki, zbroje czy też broń. Szczęście zwiększa nam szansę na znalezienie podczas wyprawy lepszego przedmiotu oraz zwiększa szansę na trafienie przeciwnika podczas walki. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszamy do obejrzenia kolejnego poświęconego budynkom.